Jaworzyńskie Hospicjum Homini imienia świętego brata Alberta otworzyło tegoroczną edycję kampanii Pól Nadziei. 5 marca o godzinie 17 tradycyjnie w Teatrze Sztuk zgromadzili się ci wszyscy, którym ta akcja obojętna nie jest. Idea powstała w Anglii, w Edynburgu. W latach 80. tam istnieje Instytut Onkologii imienia naszej rodaczki, prawda, pani Curie. I z tego właśnie środowiska wyrósł pomysł na stworzenie Pól Nadziei, którego symbolem został żółty żonkiel. Pola Nadziei wprowadziło hospicjum krakowskie, które w latach 90. ruszyło z Polami Nadziei. I to rozlało się na cały kraj. My mamy 10. edycję Pól Nadziei, jak powstało hospicjum stacjonarne. Wtedy bardzo mocno zaangażowaliśmy się w Pola Nadziei i co roku w nich uczestniczymy. Podczas inauguracji kampanii zaprezentowano spektakl, nazywał się Niebieska Żarówka, w wykonaniu dziecięcych grup teatralnych Niebieskie Żarówki i Groszki. Działają te grupy przy Teatrze Sztuk. Spektakl jest ich opowieścią o świecie dzieci ze spektrum autyzmu. O, gdzieś tak o dzieciach z autyzmem, a jak dzieciaka się mówi, to o niebieskich żarówkach. Spektakl nazywa się Niebieska Żarówka, to spektakl o dzieciach autystycznych, w którym opowiadają sami o sobie. I to jest bardzo udany spektakl, jak się okazało. Bardzo udany i przede wszystkim wszystkie nasze zamierzenia zostały zrealizowane, bo widzowie, ale także groszki, czyli dzieci z grupy teatralnej Groszki, mogły się dowiedzieć, czym jest autyzm. Wydarzenie zamknęła aukcja Plac Plastycznych dzieci z obydwu grup teatralnych. Dochód z tej szlachetnej aukcji zasili konto Jaworzyńskiego Hospicjum. Zdecydowałam się dlatego, że po prostu lubię malować i rysować, a na tym obrazku jest niebieska żarówka, która jest w kosmosie, bo o tym jest ten spektakl. Nie? Przedstawia obliczenia na niebie. Zamiast gwiazd są obliczenia. Sam wymyśliłeś tę pracę, Wojtek? Mama mi powiedziała, żebym coś zrobił z liczbami może. Niektórzy twierdzą, że dobroć to ciche czynienie tego, o czym inni mówią głośno. Trudno się z tym nie zgodzić, ale im głośniej o sprawie, tym większa szansa, że przyłączy się do niej większa grupa ludzi nieobojętnych. Taka ma być ta kampania. Głośna i z dobrym efektem. Hej, ty! Ja tutaj, no!